Monika Olejnik nie wytrzymała na wizji. Służby weszły do mojej koleżanki. W programie Nat i Monika Olejnik rozmawiała z politykiem suwerennej Polski Michałem Wójcikiem. Temat dyskusji był związany z przeszukaniem domu Zbigniewa Ziobry przez ABW. W pewnym momencie prowadząca nie wytrzymała i odniosła się do doświadczeń swoich bliskich. Proszę pana, mogę panu podać przykład mojej koleżanki, mówiła. Monika Olejnik to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna i radiowa. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w mediach. Od wielu lat na antenie TVN24 prowadzi program Nat i. W czwartkowym wydaniu prowadząca porozmawiała ze swoim gościem o przeszukaniach w domach ministrów byłego rządu. Jednak największą kontrowersję w mediach budzi wejście ABW do domu Zbigniewa Ziobry, który walczy z nowotworem przełyku. Monika Olejnik nie wytrzymała na wizji. Służby weszły do mojej koleżanki. Podczas przeszukań w domu Zbigniewa Ziobry ujawniono oryginał teczki nadzoru akt postępowania w sprawie dotyczącej śmierci jego taty. Prokurator generalny nie ma żadnego prawa, aby tego rodzaju dokumenty wynosić z prokuratur, powiedział prok. Krzysztof Parchimowicz. Jednak były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik na antenie TVN24 stwierdził, że Zbigniew Ziobro miał pełne prawo do trzymania w domu tych dokumentów. Pan minister Ziobro nie został poinformowany, że takie przeszukanie jest prowadzone w jego domu, podkreślał. Nie przypominam sobie, żeby agenci ABW, którzy wchodzili do domów różnych ludzi przez 8 lat, dzwonili do tych ludzi i mówili, proszę państwa, za chwilę wejdziemy do państwa domów, zaczęła Monika Olejnik. Proszę pana, mogę panu podać przykład mojej koleżanki, do której weszli śledczy, wyrzucili ją z łóżka, wyrzucili małe dziecko z łóżka, jak się zachowywali, nie będę państwu opowiadała ze względu na wczesną porę, dodała prowadząca.